bardzo, że ta inwestycja przebiega tak sprawnie. Nawet teraz, jadąc od strony Węgrowa, widziałam, jaki jest ogromny postęp prac w stosunku do tego, co było jeszcze 2 miesiące temu, kiedy byłam na tej budowie z panem komendantem. Więc wszystko w terminie zapewne zostanie zakończone i w przyszłym roku święto policji odbędzie się już tam. Patrząc na ten jubileusz z punktu dzisiejszego, możemy bardzo wyraźnie z zadowoleniem stwierdzić, że przemiany polityczne w Polsce 1989 roku pozwoliły wrócić nam do pięknej idei służby Polsce i ludziom wypracowanej w II Rzeczypospolitej. Na ten szacunek i zaufanie policja pracowała przez 60-lecia. Powstała, by ochronić młode państwo polskie. Sprawdziła się w tym działaniu, zapisała piękną kartę, patrząc policjanci na pocień, zresztą wielką ofiarę krwi w służbie państwa polskiego. Na początku chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować. Podziękować za państwa ciężką służbę. Za to, że mogę czuć się bezpieczny. Za to, że moja rodzina może czuć się bezpieczna. Za to, że moi znajomi, bliscy, przyjaciele, sąsiedzi mogą czuć się bezpieczni. Drodzi państwo, te ostatnie 2 lata były dla nas wszystkich bardzo trudne. Dla was szczególnie, bo przecież to wy byliście pierwsi i na pierwszej linii frontu podczas pandemii. I pamiętajmy o tym, że cały czas pomagaliście właśnie tym, którzy byli w izolacji, kwarantannie i byliście cały czas na posterunku. A oprócz tego musieliście również wykonywać swoje obowiązki. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. I o to bezpieczeństwo powinniśmy i mamy obowiązek dbać, troszczyć się. Jedną z wiodących służb, które przyczyniają się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli, mieszkańców, bez wątpienia jest policja.